Witam wszystkich. Jak wam się podobają te przepyszne smakołyki? Mam dla was dobre wiadomości. Kto lepiej je narysuje, ten je dostanie. Wszystko jasne. Jesteśmy gotowe, żeby zacząć. Najpierw wezmę nożyczki i wytnę butelkę. Szablon jest gotowy. Teraz można wziąć wałek i nałożyć na niego farbę. Zacznę od koloru czerwonego. To mój ulubiony. Za pomocą mojego szablonu mogę narysować buteleczkę nie tylko równo, ale i bardzo szybko. Następnie użyję pomarańczowego, a po nim wszystkich kolorów tęczy. Och, tylko spójrzcie, jak pięknie mi to wychodzi. A teraz biorę marker. Aj! Pobolało! O kurczę! Sophie idzie o wiele lepiej niż mnie. Mam pomysł. Najpierw narysuję takie słomki dla każdej butelki z żelem. A następnie za pomocą linijki dokładnie je zwinę. To będzie piękne i fajne. Tadam! Czas się kończy? Stop! Pokażcie pracę! Jesteśmy gotowe. Zobaczmy, Sophie. No, nieźle. Brawo. Bardzo dziękuję, starałam się. Miley, twój rysunek wygląda jakoś... Chwila, to jeszcze nie wszystko, niespodzianka. Wow, brawo, Miley. Wygrałaś. Hurra, dziękuję bardzo. Zabieraj szybko swoją nagrodę. Wow, ale super. Zacznę od różowego. O, tak. A teraz spróbuję tego. O rany, co za uczta. A teraz czerwony. A teraz pomarańczowy. To jest takie dobre. Palce lizać. Co? Fajnie, że ci smakuje. Ojej, biedactwo, żuję papier. No dobra, czas nadmuchać balon. Oj, ale pękł. No co za ubaw. Panie artysto! Jestem tutaj! I mam dla was nowy prezent! Auć! Oj, nic mu nie jest? Nie wiem. Nic mi nie jest. Oto wasze następne zadanie i nagroda. Super szybkie rolki! Ale czad! Uwielbiam jeździć na rolkach, więc muszę wygrać. Ojej, nie no, w ogóle mi się to nie podoba. Okej, wezmę swojego buta i pokoloruję go na różowo. Tak, żeby przypominał rolki. Musicie się zgodzić, że to będzie oryginalne i naprawdę fajne. A tutaj dodam kilka czarnych elementów. Czegoś mi brakuje. O, już wiem! Już wiecie, o czym mówię? Najpierw wezmę kolę, którą wypiję. O rany, jest taka dobra. No mówię wam. Nie mogę się oderwać. A teraz wezmę gorący pistolet z klejem i przykleję nakrętki do buta. No, teraz mam i kółka. Ekstra. A co wymyśliła Miley? Ja też pomaluję moje buty, ale zrobię to o wiele szybciej i bardziej oryginalnie niż Sophie. Muszę po prostu zanurzyć buty w pianie i barwnikach w odpowiednich kolorach. Moje buty migiem zrobią się różowe. Muszę tylko zmyć piankę w wodzie. Gotowe. Pięknie. Fajnie, co? O rany. Naprawdę super. Dzięki, Sophie, ale to nie wszystko. Aby zrobić kółka, wezmę chupa chupsy. Wystarczy skleić je różową taśmą i będzie git. Tadam! Skończyłyśmy! Proszę spojrzeć! Wow, jak szybko! Zobaczmy, co zrobiła Sophie. Całkiem godna praca, brawo! A co ma Miley? No, przypominają rolki, ale nie te, które ja pokazywałem. Więc wygrywa Sophie! Ja wygrałam? Miley, słyszałaś? A gdzie są rolki? O, jacie, są już na moich nogach! Ale super! Teraz mogę jeździć, ile chcę! No to jadę!
Tylko ostrożnie, nie przewróć się! Ups! Co to za różowa skrzynia? Następnym zadaniem jest lalka Barbie. Ślicznotka, prawda? Po prostu uwielbiam Barbie. I ja. Czas ruszył! Ej, dziewczyny! Jest cudowna. Babutka, czas już leci! Wstawać mi tu natychmiast! Oj, zamyśliłyśmy się. Czas rysować. Wow, ile tu jest kosmetyków! Zwariować można, ekstra! Wezmę duży pędzel i róż do policzków. Poprawię sobie makijaż. No i obowiązkowo pomaluję usta. I oczywiście powieki różowymi cieniami. Podmaluję jeszcze rzęsy tuszem. A na koniec dołożę błyszczącego brokatu. No i jak wyglądam? Ale ze mnie ślicznotka. Muszę zrobić sobie sporo selfiaczków na pamiątkę. Ciekawe, co robi Sophie. O rany! Jaka ładna lalka jej wychodzi. O, wymyśliłam, jak zrobić fajną sukienkę dla Barbie. Wezmę klej do przedłużania rzęs i narysuję nim równiutki kontur sukienki. Jestem pewna, że to będzie po prostu magiczne i niesamowicie piękne. A teraz dodam te cudowne błyskotki. Podmucham. I tadam! O jacie, jaka piękna! Pozostało tylko dorysować ręce kredką do brwi. Kurczę, chyba przegram z Sophie. Chociaż chwileczkę. Padłam na genialny pomysł. No i co powiecie? Lalka Miley gotowa na challenge. Zostały ostatnie sekundy i kończymy. Dziewczyny, czas pokazać wasze prace. Sophie? Jak ci się podoba mój rysunek? Moim zdaniem bardzo podobny do Barbie. Zgadzam się, brawo Sophie. A co tam u Miley? Witam, pani artysto. No i jak ci się podoba? Wow, to dopiero Barbie. To ja, Miley. Po prostu przebrałam się za lalkę. O, zobaczyłam się. Miley, jesteś niezrównana. To twoja nagroda. Dziękuję. Zawsze marzyłam o takiej lalce. Powiedz, ser. A mnie jest smutno, starałam się. Pani Betty chyba kompletnie oszalała. Przestań, to łaskocze! Przestań! Lepiej wskakuj na talerz. Ta dwójka musi zdążyć cię narysować. No i wszystko jasne. Runda pierwsza, rysujecie rączkę. Zwycięzca zostanie jej przyjacielem. Czas, start. Wow, chciałbym mieć takiego przyjaciela. Mam pomysł. Przecież mam rękę. I właśnie ona pomoże mi stworzyć idealny rysunek naszego modela. Wow, sam się nie spodziewałem, że będzie aż tak realistyczny. Każdy paznokieć wygląda jak prawdziwy. Jeszcze coś, co byłoby idealnym tłem. Ogień będzie w sam raz. Wyszło rewelacyjnie. Z czego on się tak cieszy? To tylko ręka. Nie trzeba być artystą, żeby ją narysować. To zajmuje mi 2 sekundy. Dodam jeszcze kilka blizn. Wednesday, mniej gadaj. Mój rysunek i tak wygląda o wiele fajniej. Za wcześnie się cieszysz. Widzisz tę taśmę klejącą? Właśnie zamierzam jej użyć. Zamienię zwykły rysunek w prawdziwe arcydzieło sztuki nowoczesnej. Oprócz taśmy będę używać też różnych farb. Oczywiście podstawowym kolorem będzie czarny. To ma być arcydzieło? Chlapiesz farbą, jakiś bezguście. Co ty wiesz o sztuce nowoczesnej? Odkleję taśmę i mój wspaniały portret rączki jest prawie gotowy.
a ja mu na to: zostaw mnie w spokoju. Oj, czas minął. No dobra, pochwalcie się swoimi pracami. Zaraz dowiemy się, z kim będzie przyjaźnić się rączka. Ben, wspaniale. Dobra robota. Zobaczmy, co narysowała Wednesday. No interesujące, nawet nie wiem, kto zrobił to lepiej. Rączko, co o tym myślisz? Wybierasz Wednesday? No jak chcesz. No to zmykaj. Kurczę, czy mogę chociaż chwilę się z nim pobawić? Nie ma mowy. Ta rączka jest tylko moja. Wiecie, co będziecie rysować tym razem? Ogromny, najsmaczniejszy, najpiękniejszy na świecie tort. Tylko spójrzcie na niego. Wow! To największy tort, jaki widziałem w życiu. Pospieszcie się, czas na rysowanie jest ograniczony. Brawo, brawo. Muszę zdobyć to ciasto. Jestem pewna, że wykonam świetny rysunek. No to zaczynam. Użyję do tego celu kredek. Zwłaszcza, że rysowanie kredkami jest o wiele łatwiejsze niż malowanie farbami czy flamastrami. Przynajmniej ja jestem w tym dobra. A więc pierwsza część pracy wykonana. Szkic już jest. Przejdę dalej. Rączko, możesz zostawić mnie w spokoju? Przez ciebie będę musiała narysować nowy tort. Kurczę. A mnie nikt nie przeszkadza. Część pracy już za mną. Teraz muszę to ładnie pomalować. Każdą warstwę oddzielnie. Co ja bym zrobił bez tej magicznej linijki? No to kontynuujmy. Oj, Wednesday, a co tam się dzieje? Ktoś tu sobie zaraz nagrabi. Rączko, dość tego. Idź i zajmij się swoimi sprawami. Nie przeszkadzaj mi. Przecież powiedziałam. Oddaj mi rysunek. Natychmiast. To mój klucz do zwycięstwa. Jak mogłeś? Wiesz, co ci teraz zrobię? Dobra. Nic się w sumie nie stało. Zszywacz rzeczywiście mi pomoże. Okazuje się, że posiadanie przyjaciół ma swoje ciemne strony. Samodzielna twórczość jest o wiele łatwiejsza. Zobaczcie, jaki słodki i kolorowy jest mój tort. Dobra, czas minął. Zobaczmy, kto dostanie ten niesamowity, ogromny torcik. Gdyby nie rączka, miałabym świetny rysunek. No może, ale to wygląda dość dziwnie. Ben, no brawo! Piękna praca. Gratuluję. Tort jest twój. Hurra! Nawet się tego nie spodziewałem. Nie wiem, od czego zacząć. Jest taki duży. Zaraz zatopię w nim zęby. Co za pyszności. Biedna Wednesday, ona też się starała. Ej, może zjemy to ciasto razem? Jest takie duże. Dziękuję, Ben. Jesteś bardzo miły. O, jakie to słodkie. Lubicie zdalnie sterowane zabawki? Pewnie, że tak. Na przykład ten samochód. Zgadza się. W tej rundzie dostanie go ten, kto najlepiej go narysuje. No więc pospieszcie się, bo czas już ucieka. Muszę mieć genialną pracę. To się jeszcze okaże. Też chcę dostać ten samochód. Ben, co się tak gapisz? Ja też lubię bawić się czymś takim. Od czego mam zacząć rysowanie? Myślę, że zacznę od nadwozia. Wychodzi mi całkiem nieźle. Teraz trzeba to pomalować.
Musi być bardziej żywo i wiarygodnie. Im więcej koloru, tym większe szanse na wygraną. No a teraz klej i brokat. Użyję ich, aby samochód był bardziej efektowny. Jestem pewna, że pani Betty się spodoba. No nie wiem. Takie rzeczy nie są dla chłopaków. Ja zrobię to inaczej. Po prostu napiszę tu odpowiednie słowo. Jesteś pewien, że to wystarczy, by wygrać? Rączko, teraz mnie rozumiesz. Chwileczkę. Oczywiście nie zostawię tu samego samotnego napisu. Szybko zamienię go w prawdziwy samochód wyścigowy. A co ty myślałaś? Że już wygrałaś? Chyba żartujesz. No widzisz? Super mi to wyszło. I jeszcze nawet nie skończyłem. Widzisz? Na twoich oczach powstaje ten wspaniały samochód. No sam jestem w szoku. Jest mega podobny do oryginału. To się jeszcze okaże. Słuchajcie, czas minął. Pokażcie mi swoje rysunki. Wednesday, dlaczego ten samochód jest tak dziwnie ozdobiony? Trochę zbyt dziewczęcy. Ben, a ty co masz? Wow, nie przestajesz mnie zaskakiwać. Znowu wygrałeś. Gratuluję. Najwyraźniej naprawdę jesteś artystą. Super! W końcu mogę odpocząć od rysowania i pobawić się samochodem. Rączko, do dzieła. Natychmiast. O, rety! Nie spodziewałam się tego. Nie, nawet nie zdążyłam się pobawić tym samochodem. Już eksplodował. Jaka szkoda, współczuję ci. Dobra robota, Rączko. Brawo. Tym razem malujemy farbami? Nie macie pojęcia, jaka nagroda czeka na was w tej rundzie. Gotowi? Myślicie, że to zwyczajna kula? Wcale nie. To prawdziwa magiczna kula. Tylko, że ja na razie nie rozumiem, jak ona działa. Pani Betty? Pani Betty? Przepraszam, ale jestem zmuszony tym rzucić. Aj, to bolało. Co jest? Może nadszedł czas, aby rozpocząć wyzwanie. A, racja. Trochę się zamyśliłam. Czas? Start. Zaczynajcie. Chciałbym zdobyć taką nagrodę. Ale jak mam narysować te kule? A, najważniejsze, żeby była idealnie okrągła. Dobrze, że mam tu przy sobie balona. Wystarczy zanurzyć go w różnych kolorach, a następnie odbić to na papierze. Właśnie w ten sposób. A nie mówiłem? Wychodzi super. A jeśli połączymy kilka kolorów, to będzie dokładnie tak, jak powinno być. Super pomysł, co? Zostało tylko wykończenie. Dorysuję jeszcze podstawkę. Wyszło super. O tak. Kolejne arcydzieło gotowe. A ja mam pustkę w głowie. Myślę, że zrobię to za pomocą zwykłego ołówka. Mam nadzieję, że ręka mi się nie omsknie i kula wyjdzie idealnie równa. No i spójrzcie, jak fajnie. Naprawdę wygląda jak szklana kula. Użyję jeszcze gumki do wycierania. Dzięki temu moja kula będzie wyglądała naprawdę realistycznie. Pozostało tylko dorysować podstawkę.
co właśnie zamierzam zrobić. Czy wasze prace są już gotowe? Bo czas je pokazać. Oto moja. Oto moja. Wednesday, no wyszło całkiem nieźle. Ale dlaczego rysunek jest czarno-biały? Taka praca nie może wygrać. Wow, Ben, jak pięknie. Znowu wykonałeś kawał dobrej roboty. Zwycięzca jest tylko jeden. Gratulacje. Hurra! Znowu wygrałem. Ciekawe, co umie ta magiczna kula. Coś tam się dzieje. Wednesday, dlaczego ty tam jesteś? Próbujesz zabrać mi kulę? Możesz sobie pomarzyć. Aj! O kurczę, najwyraźniej ta kula naprawdę potrafi przewidywać przyszłość. Czy to naprawdę magiczna kula? Tak, teraz jest tylko moja. Ja mam skitelsy i żelki. A ja mam płatki śniadaniowe i lizak i flamingi. O, nie zauważyłem posypki. Z chęcią jej spróbuję. Wow, ale fajna. Smakuje mi. A gdyby tak udekorować nią tort? Nie tylko posypać, ale wstawić ją razem z buteleczką. Super, co? A moją buteleczkę ja wcisnę tutaj. Ekstra. Stop, to był mój pomysł. Ja sam na to wpadłem, lepiej uważaj. Uwielbiam płatki śniadaniowe, zwłaszcza różowe krążki, bo to mój ulubiony kolor. Aby ułatwić dekorowanie tortu, wsypię je do miski i przyczepię z boku na krem. Wygląda pięknie, ale zajmuje dużo czasu. Wiem, co zrobię. Można je wysypać prosto z miski. Hej! Candy! Zaraz oberwiesz, zobaczysz! Candy, ale ja nie zrobiłam tego specjalnie, w przeciwieństwie do ciebie. Uważaj, bo ci uwierzę. O rany. Ale pięknie zdobiliśmy górną warstwę. Zgadzam się i zostały mi jeszcze żelki. Ach, ile ja mam pomysłów, aż nie wiem, który wybrać. Chyba najlepiej będzie umieścić zajączki z boku. Brawo ja. Pyszności. Oj, Andy już udekorował. Ja też muszę. Ale fajnie wyszło. Podoba mi się. Tort wygląda tak pysznie, że aż mi ślinka cieknie. Wow, cudowny. No to czas udekorować drugą warstwę. Wow, ile pyszności. Super. Widzę chrupki. Nigdy bym nie pomyślał, że można nimi udekorować tort. Uwielbiam je. Czad. Chwileczkę. A co o tym myślicie? Spoko, co? Nie spodziewałem się tego po sobie. Normalnie wow. Nieźle, Andy, ale ja zrobię to jeszcze lepiej. Udekoruję tort serduszkowymi żelkami i ułożę je w ten sposób. Wspaniale. I co, wszystko? A ja dodam jeszcze czekoladę. Myślę, że ta będzie świetna, bo jest trójkątna jak chipsy. Połamię ją na kawałki i ułożę dookoła. Brawo! O, jaka pyszna czekolada! No to ja też coś dodam. Najpierw wezmę moje ulubione truskawkowe paluszki oblane czekoladą. I zrobię z nich słodkie ogrodzenie. Świetnie. Został mi nawet jeden paluszek. Ale pyszny. Brawo, Candy. Zdolniacha z ciebie. Dzięki, z ciebie też. Już wiem, co zrobię z tą ogromną watą cukrową. Zapełnię ją wszystkie puste miejsca. A co zrobić z wiadrem żelków? Ha, ha, ha! Zjem cię! Niedoczekanie, a masz! Ups, co ja robię? Położę delfino tutaj? To tego sam zjem. Mam cię! Candy, teraz ty. Ja dostałam całe wiadro słodkiego popcornu. Jest przepyszny.
sypię go do środka, tak jak zrobił to Andy. A na wierzchu dodam fajną posypkę. Dobra, skończyłam. O, wow! O rany, ile ja mam posypki! A ja mam krem i gumę Hubba Bubba. A ja mam jeszcze żelkowe oczy. I mam pomysł. Obliżę rękę, zanurzę ją w posypce i odbiję na torcie. Fajnie to wychodzi, ale szybciej udekoruję całość. Super! Ha, cześć, Candy! Okropność. Okej, nadszedł czas, abym przeszła do dekorowania dolnej warstwy. Zrobię to za pomocą tego pysznego kremu, który wygląda bardzo efektownie. Wow! A kuku! A, co za ubaw! Niech moja część tortu też ma żelkowe oczy. A mi zostało jeszcze troszkę gumy i fajny pomysł, jak ją wykorzystać. Porozrywam gumę na równe kawałki i zrobię taką oto ramkę. Muszę ją tylko przyczepić na tort. Chyba czegoś brakuje. Mojej buźce brakuje ust. Szkoda, że nie mam oczu. Ech. Candy, a mogę wziąć od ciebie kawałek gumy? A dasz mi oczy? No jasne. Dzięki i trzymaj. Hurra, wyszło super. Świetnie nam poszło. Przybij piątkę, koleżanko. Jaki wspaniały tort zrobiliśmy. Jest piękny pod każdym kątem. Ach, już mi ślinka cieknie. Ale ustąpię ci kolejkę. Dziękuję, Andy. Wezmę górny kawałek. Chcę spróbować truskawkowej posypki z mojej butelki. Jestem pewna, że będzie rewelacyjna w smaku. O tak, bombowy smak. Jestem zachwycona. Normalnie palce lizać. Teraz ty. Ja też zacznę od górnej warstwy. Spróbuję kawałka z cukierkami i posypką. Skoro Candy smakowało, to i mnie też powinno. O tak, jaki delikatny. Palce lizać. Dalej, Candy. Jak tylko zobaczyłam te lizaki w kształcie flamingów, od razu je pokochałam. Nie mogę się doczekać, aż spróbuję ich razem z ciastem. O rany, byłam pewna, że to połączenie będzie niesamowite. Jakie pyszniutkie żelki w kształcie serduszek. Prawdziwa wyżerka. Przykro mi, Candy, ale nie mogę dłużej czekać. Nigdy wcześniej nie jadłem ciasta z chipsami i żelkami. To dosyć oryginalny smak, ale mi się podoba odlot. Okej, a teraz ja wezmę kawałek z trzeciej warstwy. Oj, jaki śmieszny potworek! Paluszki Poki jak zawsze są świetne. A razem z żelkowymi oczami są jeszcze słodsze i smaczniejsze. O, Candy zajada się trzecim kawałkiem. Muszę ją dogonić. No to próbuję. O tak! Czekolada się rozpuściła i razem z ciastem i watą cukrową to prawdziwa bomba! Żelkowe oczy jak zwykle są bardzo dobre. A teraz spróbuję gumy, którą dała mi Candy. No dobra, to zaraz nadmucham ogromnego balona. Ale ekstra! Candy, widzę, że chcesz jeszcze. Może zjedzmy ten tort razem? Wchodzę w to, spróbuję twojego flaminga. A ja twojego delfina. O tak, to jest takie dobre! Jestem taki pełny. No, nie dam rady zjeść ostatniego kawałka. Ja też nie. Przybij piątkę, było epicko.